Dzień dobry, nazywam się Michał Drzewiecki i mam 39 lat. Od dziecka mieszkam w Żarkach-Letnisku. Tu się wychowałem, stąd pochodzą moje serdeczne przyjaciółki i moi najlepsi przyjaciele. Mieszkam wraz z żoną Eweliną i 11-letnim synem Karolem na ulicy Szkolnej. Z wykształcenia jestem historykiem. Pracuję w szkole podstawowej w Poraju i Żarkach-Letnisko jako nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie. Moją pasją jest kolarstwo i książki. Kandyduję do Rady Gminy Poraj z okręgu nr 15 z Żarek-Letniska. Jako że z Kasią Kaźmierczak znamy się świetnie z pracy i wielu wspólnych akcji na rzecz mieszkańców i wiemy, że możemy na sobie polegać, nie wahałem się ani chwili, by wystartować w wyborach do Rady Gminy Poraj z ramienia Komitetu Wyborczego Wyborców Dobra Gmina Poraj. To właśnie Katarzyna Kaźmierczak jest moją kandydatką na stanowisko wójta gminy Poraj. Od 3 lat pełnię funkcję sołtysa Żarek-Letnisko i widzę, ile spraw wymaga poświęcenia im szczególnej uwagi. Dzięki rozmowom z mieszkańcami wiem, co jest dla nich ważne i jakie inwestycje powinny być zrealizowane w pierwszej kolejności. Moja współpraca z OSP Żarki-Letnisko oraz lokalnymi organizacjami i stowarzyszeniami pozwoliła nam zmienić Żarki-Letnisko w dużo lepsze miejsce. Jeśli Państwo zdecydują się mnie poprzeć, jako radny będę posiadał większą sprawczość w podejmowaniu decyzji, co jeszcze bardziej pomoże mi wprowadzić w życie wspólne pomysły i przedsięwzięcia. Największym problemem w Żarkach-Letnisko jest stan dróg. Dzięki odblokowaniu ogromnych pieniędzy z funduszy zewnętrznych wreszcie będą możliwe inwestycje w infrastrukturę drogową. Nie możemy zapomnieć też o 4. etapie kanalizacji, który już jest zaplanowany i umożliwi wykonanie nowych nawierzchni na ulicach ujętych w planie. Jako nauczyciel i wychowawca na co dzień pracujący z młodzieżą, chciałbym naprawić i doposażyć skatepark znajdujący się przy Orliku, wraz z boiskiem do piłki nożnej, koszykówki i tenisa, siatkówki plażowej i siłownią zewnętrzną zrealizowaną z funduszu sołeckiego tworzyłby spójny kompleks sportowo-rekreacyjny znajdujący się przy szkole. Kolejnym ważnym aspektem jest ekologia i nawiązanie do tradycji miasta ogrodu, jaki wymarzyła sobie hrabina Raczyńska. Dlatego też pomoc mieszkańcom w wymianie starych kotłów na te najnowszej klasy jest bardzo ważnym zadaniem do zrealizowania. To, czym oddychamy, doskonale uświadomiły nam mobilne płuca w centrum w ramach akcji Zobacz, czym oddychasz i zmień to, zorganizowanej przeze mnie wraz z porajskim alarmem smogowym. Ustanowienie lokalnego prawa zakazującego masowej wycinki drzew też będzie ważnym zadaniem dla nowo powołanej Rady Gminy. Wraz z Iloną Makuk-Siwek i Anną Słabosz-Ożgą chcemy energicznie działać i współpracować ze wszystkimi środowiskami, a dzięki swoim kompetencjom będziemy w stanie zapewnić miejscowości stabilny rozwój. Głos na osoby z Komitetu Wyborczego Wyborców Dobra Gmina Poraj w wyborach 7 kwietnia będzie głosem oddanym na dobre Żarki-Letnisko. Niech więc dobro zwycięży.